No, witam wszystkich z tej strony Suicide Commando. Dzisiaj będę dla Was komentował filmik na mapie wioski pomiędzy kralem a graczem Świnia i Złodziej. Dlaczego zdecydowałem się na ten mecz? Dlaczego się zdecydowałem? Otóż dlatego, że wydaje się dosyć ciekawy i gracz Świnia i Złodziej jest graczem dosyć interesującym. Prześledziłem jego historię gry i wygląda na to, że jest całkiem ciekawą osobą i jest chyba wart, jako jeden z nielicznych Polaków jest wart tego, by skomentować mecz dla niego. Także tak to wygląda póki co. No, chciałbym jeszcze wspomnieć, że specjalnie dla Was założyłem stronę westnotmp.cba.pl. No i na tejże stronie możecie zgłaszać swoje propozycje do nagrywania filmików, jakieś obiekcje, pomagać mi tworzyć ją itd., itd. Więc bardzo wszystkich serdecznie zapraszam, zachęcam do rejestracji. No i zaczynamy. Tak jak widzimy, tutaj kral jest niebieskim graczem i ma smoki. Jego przeciwnikiem jest Świnia i Złodziej. Gra lojalistami, także już ten mecz wygląda lekko niezbalansowany, gdyż raczej wiadomo, że smoki są wrażliwe na broń kłutą, także no, trzonem armii, zazwyczaj trzonem armii lojalistycznej są łucznicy, więc wychodzi na to, że no już na wstępie można na straty spisać, mógłbym spisać, gdyby nie to, że kral jest lepiej notowany, bo ma 1850 punktów w drabinie ladderowej, co jest naprawdę dosyć sporo. Jak wiemy wszyscy, standardowo jest 1500, więc no jest trochę ponad poziom, tym bardziej, że jego przeciwnik ma właśnie, jeżeli dobrze pamiętam punktację, jest poniżej 1500 punktów. Także no możemy tutaj, ten mecz może być na pewno ciekawy. Oczywiście wiadomo, że nie punkty stanowią o skillu gracza, no bo są tacy, co mają po 2000, a są nubami, bo grają tylko z nubami, a są tacy, co grają z każdym, no i czasem mają pecha, po prostu nie mają możliwości wygrania meczu, czy trafią na jednego z listy stop 10, czy stop 15, stop 20 znaczy. No jak widzimy, tutaj po lewej stronie mamy lekkie zebranie się wojsk smoczych, jaszczurka, bojownik i wojownik. No dodatkowo tutaj dochodzą Saurianie, czyli dobrze się w sumie zrekrutował się Kral. Przepraszam za pomyłkę. Kral dobrze się zrekrutował, dosyć ciekawie. Na versus lojalistów gra bardzo, bardzo dobrze. Jak wiemy wszyscy, smoki są wrażliwe, tym bardziej, jeżeli postawiłby na wojowników, którzy są wrażliwi, bardzo są wrażliwi na broń kłutą, to już byłoby po grze. No ale wiadomo, Saurianie tutaj są bardziej odporni. Jaszczurki i harcownicy, także jest dosyć ciekawie, ale za to są wrażliwi na broń na cięte, czyli na szable, kawalerzysta, tego typu rzeczy. Jak widzimy, w nocy kawalerzysta zadaje 6 obrażeń, a w dzień nawet po 10, no 10-11, także no mówię, jest to tylko dobry wariant nocny. Smoki ogólnie są rasą, która, no, która ma bardzo ciężko w tej grze, szczególnie przeciwko lojalistom i szczególnie przeciwko nieumarłym, a z tego względu, że mogą wypracować sobie akcję, na którą powiedzmy muszą pracować 5-6 tur i mogą tą przewagę, którą wypracowali, w jedną turę stracić, bo wystarczy, że powiedzmy wróg posiada 5-6 adeptów, a mógł nawet stracić ich z 8, ale posiada 5-6 adeptów i jeden adept to jest praktycznie zabity smok w nocy. Do tego, jeżeli mamy jeszcze jakiegoś zombiaka, to już w ogóle. To samo jest w przypadku lojalistów w dzień. Można mieć ogromne straty, lojaliści mogą tracić, a wiadomo, łucznik kosztuje 14, a bojownik kosztuje 19. Bojownik, czyli ten bojownik smoczy, bojownik, czyli ten z włócznią u smoków, kosztuje 19. Także, no, po angielsku clasher. Także, no, tak jak mówię, no, z smokami dobrze się gra versus elfy, ciekawie versus krasnoludy, ale przeciwko ludziom i przeciwko ludziom i undeadom jest bardzo ciężki mecz i wszyscy to podkreślają. No i dużo też zależy od szczęścia, bo może być tak, że ludzie nie będą mieli szczęścia, a smoki będą miały. I sam kilka takich meczy wygrałem w ladderze kiedyś i tak jak mówię, no nie było z tym problemu.
No mówię, dużo zależy od szczęścia, ale przede wszystkim od rasy, jaką się wylosuje. Tutaj widzimy, jest takie nieporadne wycofywanie się, tutaj dwa klaszery już są, smok sobie postawił, będą się wycofywały tutaj te jaszczurki. Człowiek raczej będzie się starał, oj, tutaj świnia i złodziej angażuje bardzo dużo jednostek do wyłapania tego bojownika. Moim zdaniem nie powinien tak dużo jednostek angażować, no ale może to jest jakiś element taktyki. Zobaczymy. No tutaj jest sprawdzanie, wychylanie się. Widzimy w wiosce, człowiek ma tylko włócznika, także sobie bardzo agresywnie sobie podszedł. Smok tutaj, jest lekka przewaga. No tutaj klaszery są wypuszczane raczej jako takie, jako strażnicy. No jak widzimy, wystarczył tylko jeden konik, jeden kawalerzysta do zabicia tego smoka. No ale pewnie gdyby to wiedział świnia i złodziej, nie wycofałby tak wielu jednostek. W każdym razie ma dużo mobilnych jednostek, widzimy tutaj dwóch kawalerzystów, także no jest puszka, jest się czym bronić, raczej smok nie będzie ryzykował, na 90% się wycofa według mnie, albo postara się, no widzimy tutaj wycofuje się, cofa, bierze lepsze pozycje do lepszego wycofania się, bo nie wszystkie jednostki sięgają. Pewnie człowiek będzie starał się postawić jakąś ofensywę. No zaraz zobaczymy. No wygląda to dosyć dziwnie. To znaczy, to tylko tak wygląda, bo to na pewno jest jakaś zaplanowana akcja. Widzimy, przesuwa się człowiek do przodu. Smok na razie, które stoi w miejscu. Człowiek będzie naciskał teraz. Lojaliści będą szli raczej do ataku. Lider też jest podsunięty do przodu, widzimy. Wobec tego już na pewno się wycofuje smok. Lewa flanka jest praktycznie odsłonięta. Tylko jeden klaszer jest, więc pewnie świnia i złodziej pokusi się o atak na lewą flankę, może no, tylko ma dwie jednostki, póki co widzimy, lider nie sięga rekruta, miejsca, w którym się rekrutuje, tego recruitment place. No zobaczymy, tutaj naciska lojalista do przodu, na pewno będą dosłane jeszcze jednostki. Trzy klaszery zrekrutowane. No raczej gra Kral gra raczej, tak jak widzimy, dosyć zachowawczo. Wycofuje się tutaj, zostawił pustą wioskę, żeby zwabić człowieka. No zobaczymy, co zrobi lojalista. Jeszcze nie atakuje, pewnie podleczy się, tak. Poczeka do dnia. A nie, wycofuje się w ogóle. Być może będzie naciskał kolejnego dnia. Przeczekają może wszyscy w takim uścisku jeden dzień. Widzimy tutaj szybownik na skrzydle lewym, na lewej flance. Do podglądania tego, co się będzie pewnie działo na lewej flance, jakie jednostki mu podeślę. No nie trafił się mu szybki, więc ma tylko 8 ruchu. Także trochę chybiony zakup. No, podleczona będzie ryba. Człowiek znowu nastawia się raczej do defensywy niż ofensywy. Tutaj smok, widzimy, utworzył jakąś strzałkę. Jakiś klin może będzie starał się wbić w szeregi. No i póki co przerywam nagrywanie i zapraszam do drugiej części.